Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj ósmy odcinek z serii 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Dzisiaj powód ósmy. I ten powód ósmy brzmi: Syn Boży jest wieczny. Nie mogę być świadkiem Jehowy, dlatego że Biblia uczy mnie, że Syn Boży, Pan Jezus Chrystus, jest wieczny. On od zawsze był, a nie jest tak, jak uczą świadkowie Jehowy, że kiedyś tam sobie powstał. Jest to oczywisty fakt, który chciałbym wykazać na podstawie Izajasza 9, rozdział 6, wiersz oraz Michała 5:1 albo Michała 5:2, w zależności od numeracji Biblii, którą stosuje dany przekład. I dzisiaj wyjątkowo posłużę się tłumaczeniami świadków Jehowy, czyli Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata. W żadnym wypadku nie polecam tego przekładu. I tutaj, jak widać, to jest mój egzemplarz. Zęby zjadłem na tym przekładzie. On jest podkreślany, mocno zużyty, dlatego że analizując jakąkolwiek fałszywą naukę, czy też naukę, która nas w jakiś sposób zainteresowała, należy wziąć pod uwagę źródło, jakim jest Słowo Boże, Biblia, ale też materiały danej grupy. I dlatego, jeżeli świadkowie Jehowy któregoś dnia próbowali mnie przekonać do swojej religii, to zaopatrzyłem się w ich literaturę, w ich przekłady, które mi udostępnili. Dopiero kiedy zdecydowałem, że to nie jest to, wszystko schowałem w takim gorącym piecu i wyleciało to z dymem. Natomiast wcześniej było to przeze mnie dokładnie przestudiowane, jedynie tam zostawiłem sobie ten przekład pism chrześcijańskich, pism greckich w przekładzie Nowego Świata i Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata, żeby mieć punkt odniesienia właśnie do takich nagrań jak to dzisiejsze. I pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to przeanalizowałem ich, na przykład prowadzenie rozmów na podstawie pism. To jest taka wewnętrzna broszura, książeczka, która tam ma bardzo dużo stron i jest tam każdy punkt, na który najczęściej zahaczają ludzie. I jest powiedziane, jak świadek Jehowy, prawidłowo przeszkolony, powinien na to odpowiedzieć. Wziąłem sobie każdy werset, który oni tam podają w tych chrześcijańskich pismach greckich i sprawdziłem w ich przekładzie. Sprawdziłem cały rozdział. Zasada jest taka: nigdy nie bazujemy na wyrwanym z kontekstu wersecie. Jedynie czytamy cały rozdział, a najlepiej rozdział jeszcze przed i rozdział po. Czytamy to kilka razy i najlepiej w kilku przekładach. I dopiero wtedy możemy powiedzieć, co ten jeden werset mówi tak naprawdę. Czyli posługujemy się tym jednym wersetem dopiero, gdy przeczytamy dokładnie okolice tego wersetu, okolice tego wiersza, okolice tego fragmentu. Ja tak robiłem, więc zawsze sprawdzałem dokładnie każdy werset, na który się powoływali w tym poradniku prowadzenie rozmów na podstawie pism i wiedziałem, gdzie jest oszustwo. Dokładnie tak samo należy robić z pismami każdej niebezpiecznej grupy religijnej. Na przykład, gdy analizowałem pisma rzymskich katolików, to wziąłem katechizm Kościoła katolickiego, wziąłem Brewarium Fidei, wziąłem sobie kodeks prawa kanonicznego. Tam są odnośniki Biblii, na które się powołują. Dokładnie tak samo analizowałem każdy punkt, który mnie interesował i na tej podstawie wiedziałem, że jest to fałszywa, zwodnicza, diabelska nauka pochodząca prosto z czeluści piekła, udająca chrześcijaństwo. Dokładnie to samo zrobiłem z pismami Adwentystów Dnia Siódmego. Dokładnie przeanalizowałem wszystkie książki, które mi dostarczono, te odnośniki, na które się powoływano i wziąłem udział w ich kursie biblijnym i też wszystkie odnośniki, które tam podawano, analizowałem. I ten kult tak samo oszukuje. To są trzy siostry, które razem uważają, że na zbawienie trzeba sobie zapracować.
że zbawienie można stracić, że zbawienie jest co prawda z łaski, ale równocześnie jest do tej łaski dołożony zestaw różnego rodzaju wymagań, które powodują, że jeśli ich nie utrzymasz, to zdaniem tych fałszywych religii stracisz zbawienie. Rzymskokatolicy każą ci brać udział w sakramentach, świadkowie Jehowy każą ci przestrzegać ich różnych reguł, adwentyści każą ci czcić dzień sobotni, nie jeść mięsa i innych bzdur uczą. Katolicy uczą pomniejszającej Pana Jezusa fałszywej nauki o Marii. Świadkowie Jehowy i adwentyści Dnia Siódmego razem twierdzą, że Jezus jest aniołkiem, takim Michałem aniołkiem. I nieważne, jakie tytuły temu aniołkowi dodają, jest to kłamstwo, bo list do Hebrajczyków mówi wyraźnie, że niech Panu Jezusowi złożą pokłon wszyscy aniołowie Boży. Więc jeśli Pan Jezus byłby aniołem, to ten werset byłby nieprawdziwy. A Słowo Boże nigdy się nie myli. Mylą się i adwentyści, i świadkowie Jehowy. A więc pamiętajcie, zawsze sprawdzajcie wszystkie okolice danego fragmentu. Najlepiej w kilku przekładach, kilka razy. Najlepiej, jeżeli macie do analizy naukę świadków Jehowy, to sprawdzajcie w przekładach z Towarzystwa Biblijnego i też uwspółcześniona Biblia Gdańska i Stara Biblia Gdańska. To są najlepsze źródła. I tak samo każdą naukę, którą głoszą adwentyści Dnia Siódmego, oczywiście wyjść trzeba z ich przekładu adwentystów Dnia Siódmego, który ostatnio wydany został jako przekład ekumeniczny. Tam jest podpisany przedstawiciel Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i kościołów współpracujących z adwentystami Dnia Siódmego, czyli w skrócie można powiedzieć wszeteczne chrześcijaństwo wydało ten przekład, ale potem możecie wziąć inne przekłady, bo Słowo Boże jest jak miecz obosieczny i nawet jeśli ono jest często sfałszowane, to bardzo często, jeśli ten fałsz udaje jeszcze Biblię, to z tego, co udaje Biblię, jeszcze da się wyciągnąć wiele rzeczy udowadniających, że ta nauka jest fałszywa i dlatego dzisiaj będziemy te dwa fragmenty czytać z tego zwodniczego przekładu, ale zobaczycie, że nawet ten zwodniczy przekład przerobiony pod potrzeby świadków Jehowy całkowicie demaskuje ich naukę i pokazuje, że ósmy powód jest jak najbardziej aktualny. Z obrzydzeniem, bo jest to sfałszowany przekład, użyję dzisiaj tego przekładu. Bardzo proszę mi to wybaczyć. Sprawdzajcie w bardziej neutralnych przekładach, które nie są przekładami, które są przekładami wyznaniowymi, tylko przekładami sprawionymi przez specjalistyczne komisje, które są najczęściej pod różnego rodzaju inicjatywami, które są związane z towarzystwami biblijnymi, neutralnymi. I teraz pierwszy fragment, czyli Izajasza. Izajasza, 9 rozdział, 6 wiersz. I tutaj mamy w przekładzie Nowego Świata. Mam nadzieję, że będzie widać. Chyba nie widać. Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany, a na jego barkach spocznie władza książęca i będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, Potężny Bóg, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju. Jest to fragment zapowiadający przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Jest tu wyraźnie powiedziane, że jest to Książę Pokoju, że jest to wiekuisty Ojciec, że jest to potężny Bóg, że jest to doradca cudowny. I słowo wiekuisty wskazuje jednoznacznie, że Jezus jest wiekuisty, czyli od zawsze istniał. To nie jest tak, że gdzieś tam w czasie sobie powstał, że został zrodzony albo stworzony w czasie. Nie. Pan Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym od zawsze. Od zawsze był Synem Bożym, bo jest nawet powiedziane, że gdy
zamordowano proroków, to Bóg powiedział, że uszanują syna mego i posłał syna. On już wtedy nazywał się synem, nie był żadnym tam aniołkiem, nie był żadnym tego typu tworem, jak wymyślają adwentyści i świadkowie Jehowy i inne niebezpieczne grupy religijne. I teraz drugi fragment, to jest z Micheasza, 5 rozdział, 1 wiersz, w niektórych przekładach takich jak Biblia Gdańska, ale też właśnie ten przekład Nowego Świata, to jest 5:2. A ty, Betlejem Efrata, zbyt małe, by się znaleźć między tysiącami Judy, z ciebie mi wyjdzie ten, który ma zostać władcą w Izraelu. Pochodzenie jego od czasów zamierzchłych, od dni czasu niezmierzonego. Widać jednoznacznie, że Pan Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym. Nie jest tak, że w jakimś momencie czasu został stworzony. Nie jest tak, że się pojawił. On jest od zawsze. Jest to od czasu niezmierzonego. Jest to całkowicie niezmierzone według tego fałszywego nawet przekładu. Nawet nie udało im się tego sfałszować. Użyłem dzisiaj, tak jak mówiłem, tego przekładu. Ostrzeżenie, jest to przekręcony i sfałszowany tekst. Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata. To jest dokładnie tego użyłem. I mimo tego, że ci oszuści chcieli to schować, to i tak widać, że im się nie udało. Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. To jest bardzo ważne, dlatego że nasze zbawienie jest oparte na dwóch faktach. Po pierwsze, doskonałość ofiary Pana Jezusa Chrystusa, a więc doskonałość tego, że ta ofiara była raz na zawsze za wszystkich, którzy po prostu uwierzyli w Pana Jezusa, jest ona skuteczna. Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkich, bez wyjątku i bez różnicy, ale każdy, kto w pokucie przyjdzie do Pana Jezusa Chrystusa, jest w stanie skorzystać z tej ofiary. I tutaj doskonałość ofiary Chrystusa jest atakowana przez te trzy grupy, o których dzisiaj niechcący wspomniałem, czyli przez świadków Jehowy, adwentystów i katolików. Oni odrzucają doskonałość ofiary Pana Jezusa Chrystusa, uważają, że ta ofiara mogłaby się równie dobrze nie odbyć, bo każdy, kto uważa, że zbawienie można stracić, tak naprawdę jest pod przekleństwem Pisma, które mówi, że choćby anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię niż ta, którą ja głoszę, niech będzie przeklęty, tak powiedział apostoł Paweł. Więc bezpośrednio taka osoba jest pod przekleństwem Boga. Niestety te osoby są w bardzo złym stanie duchowym, moralnym i nie potrafią tego zauważyć. I to jest bardzo niebezpieczna sprawa, dlatego że ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest doskonała, niepowtarzalna, nic nie można do niej dodać. Skoro Pan Jezus Chrystus raz na zawsze umarł na krzyżu Golgoty, to zbawienie jest nieutracalne, dlatego że On raz na zawsze złożył doskonałą ofiarę za wszystkie grzechy. Wszystkie grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Więc nie da się tego jakoś uzupełnić. Jak próbujesz to uzupełnić sakramentami, tak jak w religii rzymskiej, jesteś potępiony. Jeśli próbujesz to uzupełnić godzinami służby chodzenia od drzwi do drzwi, jak świadkowie Jehowy, jesteś potępiony. Gdy próbujesz to uzupełnić tym, że będziesz przestrzegał jakichś elementów, wymyślonych przepisów, czy to nie jedzenie świnki, tak jak adwentyści, jesteś potępiony. Jest to generalnie całkowicie fałszywa nauka, jeżeli ktoś odrzuca doskonałość ofiary Pana Jezusa Chrystusa. I te wszystkie trzy grupy taki błąd robią. Drugim istotnym punktem, drugim bardzo ważnym punktem jest doskonałość osoby Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie to, że Pan Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym, który zawsze był Synem. Kto nie ma Syna, nie ma i Ojca.
i nie ma zbawienia. Kto nie ma Syna, nie ma życia. Więc jeżeli ktoś podważa wieczne synostwo Pana Jezusa Chrystusa, ten się sam skazuje na potępienie. Ten sam się skazuje na zagładę, bo Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym. To jest Bóg objawiony w ciele. To jest Syn Boży, który od zawsze jest Bogiem. Jahwech, jeżeli chcemy użyć tego imienia. Bo Jezus jest Jahwech, jak mówi Rzymian 10:9. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwech i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. I niestety te trzy religie, czyli rzymski katolicyzm, Świadkowie Jehowy i Adwentyści, to są znowu siostry w tym pomniejszaniu Pana Jezusa Chrystusa. Adwentyści i Świadkowie Jehowy twierdzą, że Pan Jezus Chrystus jest aniołkiem, aniołkiem Michałem. To jest fałszerstwo. Jezus nie jest aniołkiem. Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. Nigdy nie możemy myśleć, że nie jest Synem Bożym. I niestety te dwie religie zaprzeczają temu. Z kolei doskonałość osoby Pana Jezusa Chrystusa jest dużo wyżej w katolicyzmie podtrzymana, co na całe szczęście się dzieje. Oni nie ograbiają Pana Jezusa Chrystusa z chwały wiecznego Syna Bożego. To trzeba im przyznać. I bardzo dobrze, że ten fałsz jeszcze nie został tam wprowadzony, pomniejszający osobę Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast zmniejszają Jego wpływ poprzez dodawanie różnych pośredników. Jest to system, który jest niewierny w tym. Czyli jeżeli by faktycznie sztywno się trzymał tych objawionych doktryn dotyczących Boga, to mógłby być to system, który nawet mógłby doprowadzać ludzi do zbawienia. Ale przez to, że różne dodatki, które dodają oni, czyli powtarzają nam msza, czyli twierdzenie, że to się powtarza ofiara krzyża, to jest po prostu bluźnierstwo. I generalnie, ponieważ odcinek jest o Świadkach Jehowy, to musimy wiedzieć, że w tej religii nie ma żadnych szans na zbawienie i dlatego nie mogę być Świadkiem Jehowy. Jest to powód ósmy, że ja uważam za Słowem Bożym, że Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym. Przekonuje mnie o tym Słowo Boże w wielu miejscach. Dziś wzięliśmy pod uwagę Izajasza 9:6, Michałasza 5:1 lub 5:2 w zależności od numeracji. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu. Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Zapraszam do kontaktu. Niech Wam Bóg błogosławi.